zetknąłem się z tą postacią Topoczyńskiego bardzo dawno, już strach pomyśleć, ale aż ponad 20 lat temu, kiedy kończyłem studia na Uniwersytecie Warszawskim na naukach politycznych, napisałem pracę magisterską właśnie o wyprawie myślenickiej w roku 1987. To było tak, że, znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało jak nuta kombatancka, ale to było tak, że w tym momencie cały czas obowiązywał wyrok, na Dobroczyńskim ciążył wyrok, on był szpiegiem niemieckim i to taka była oficjalna wersja, tak? Ja napisałem tą pracę w 1987 na naukach i głównie na podstawie pracy. Wtedy ubiegałem się o dostęp do dokumentów w archiwum MSW, dokumentów tych powojennych. Nie dano mi tej zgody na całe dokumenty, natomiast otrzymałem kilka wyroków właśnie, które dotyczyły tych spraw myślenickich. Ale tuż po obronie tej pracy dalej postanowiłem drążyć temat, bo pojawiła się możliwość. Mówię o tym, bo no, to jest, powiem za chwilę jeszcze dlaczego, to jest tylko ja, ale jakiś jest w tym sens głębszy, że później zainteresowałem się tematem, chciałem pogłębić, okazało się, że jest możliwość publikacji w kwartalniku historycznym. Tu ciągle mówię, że cały czas obowiązuje wyrok na Dobroczyńskiego w tle, prawda? Ten skazujący go za współpracę z Niemcami. Trafiłem do Myślenic już w 1987 roku w wakacje, czyżem we wrześniu nawet, i dowiedziałem się tutaj od wtedy pracującego pana wtedy w urzędzie, że akurat właśnie do archiwum w Krakowie trafiły z Warszawy dokumenty te przedwojenne, przedwojennego procesu, część tej dokumentacji. Mijały lata, z od 87 zrobił się rok 89. Dobroczyński został uniewinniony w kwietniu, no co się wiązało ze zmianami politycznymi, ale to jest ważne, że już w kwietniu 89 został uniewinniony. No i ja tam zresztą tekst złożyłem do kwartalnika, tekst się ukazał. Podkreślam, że właśnie marzec 90 roku ukazał się mój tekst, pierwszy naukowy tekst w ogóle o Dobroczyńskim, właśnie o wyprawie myślenickiej. Mówię, dlaczego to mówię? No dlatego, że później pojawiały się różne głosy jakby odkrywające, że nagle o tej wyprawie to po prostu nic nie wiemy, albo jacyś ludzie coś pisali, jakieś pogłoski rozpowszechniali. A to się okazuje, no, że ktoś coś tam robił wcześniej, tak? I to była jakaś pierwsza publikacja. No potem się zmieniły warunki polityczne, więc też zainteresowanie Dobroczyńskim mogło się materializować bardziej, dlatego że dostęp do źródeł stał się, tych dokumentów, które były jakoś pod kluczem, stał się możliwy. No i wiele osób się tym zainteresowało. I myślą polityczną Dobroczyńskiego, i różnymi aspektami jego życia. Powstała książeczka pani Bernadety Miczkę. Nie najlepsza, taka jest moja opinia, co jest do udowodnienia. I inne publikacje różne i różniaste o myśli politycznej, jego różnych dokonaniach. Był to wybitny działacz obozu narodowego. Można powiedzieć nacjonalista, ale nacjonalista dość oryginalny, jako że chodzący zawsze swoimi własnymi ścieżkami, i jego koncepcja wielkiego narodu, o której w tym momencie piszemy, była bardzo oryginalna. To była taka próba syntezy tradycji piastowskiej, jagiellońskiej, syntezy myśli Dmowskiego z myślą czy czynem Józefa Piłsudskiego, bardziej bliższa idei federacyjnej sanacji obozu piłsudczykowskiego niż jego macierzystego ruchu, czyli obozu narodowego. No ale Dobroczyński to również bardzo ciekawy myśliciel, publicysta, pisarz polityczny. Mimo że to słowo, które za chwilę wypowiem, jest w tej chwili takie trochę trącące komunałem, ale to niewątpliwie intelektualista katolicki, zafascynowany myślą świętego Tomasza Zakwinu, którego zresztą czytał w oryginale i popularyzował. A jako człowiek, niewątpliwie Dobroczyński był osobą odważną. Dość powiedzieć tylko, że jako ochotnik walczył we wrześniu 1939 roku, wybrał się do Francji. Będziemy jeszcze o tym mówić, pokazywać to na slajdach. Oznaczony został Krzyżem Walecznych trzykrotnie, orderem francuskim Croix de Guerre.
Człowiek odważny, bezkompromisowy. Jeśli był fanatykiem, to był fanatykiem idei, kochającym bezgranicznie Polskę. Oczywiście można polemizować z tym, jak on sobie tą Polskę wyobrażał, jakie chciał Polskę, ale patriotyzmu, takiego najszlachetniejszego, absolutnie odmówić mu nie można. I wreszcie rzecz ostatnia, chociaż nie mniej ważna. To, co komuniści z Dobrzyńskim zrobili, no to był chyba największy dramat tego człowieka. No bo aresztowanie, dwuletnie, straszliwe, połączone z torturami fizycznymi i ze znaczeniem się psychicznym, śledztwo. Wreszcie sam proces, mający znamiona procesu pokazowego. No i wreszcie wyrok skazujący Dobrzyńskiego na karę śmierci. Strzał w tył głowy. Do dzisiaj nie znamy miejsca jego grobu. No to była... To był wyrok, to była zemsta komunistów na tym wszystkim, co Dobrzyński uosabiał. A więc... Zresztą w trakcie śledztwa ubecy to wyraźnie mówili. Nie chodzi nam tylko o fizyczne unicestwienie Dobrzyńskiego. Chodziło o to, aby zadać mu i jego formacji politycznej o śmierć cywilną, żeby ją sponiewierać, opluć, żeby nikt nigdy w przyszłości, nigdy ani o Dobrzyńskim, ani o ruchu politycznym, z którym był związany, nie powiedział nic dobrego. Dobrzyński i jego formacja polityczna miała być skazane na śmierć cywilną, obłożone anatemą, wyklęte po prostu. Pogląd o Dobrzyńskim obiegowy po dzień dzisiejszy jest bardzo prosty, stereotypowy, fałszywy. Dobrzyński, a to ten antysemita, który najechał, czy naszedł na Myślenicę i plądrował żydowskie sklepy. Ten obraz jest z gruntu fałszywy i nam chodziło właśnie o to, aby pokazać Dobrzyńskiego takim, jakim był on. Wiele wnosi ten album nowych elementów jako na pewien zbiór źródeł do sprawy, też źródeł ikonograficznych. Coś można obejrzeć ciekawego, co nie było publikowane. Na dobrą sprawę zdjęć Dobrzyńskiego były publikowane 2-3 zdjęcia, które są powtarzane. A tu jest dużo materiału zupełnie nowego. Blisko 200 zdjęć. W sumie 200 jest obrazów, ilustracji. Obszerny szkic biograficzny, bibliografia, streszczenie w języku angielskim. Ważne jest na przykład także ciekawostka. Ja utrzymuję kontakt z panem Krzysztofem Malkiewiczem, który jest siostrzeńcem Dobrzyńskiego. Mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych. Pozostajemy w kontakcie, on mi wiele pomógł, udostępnił dokumentów, mi podarował po prostu. Natomiast tutaj wywołaliśmy jeszcze temat, że będzie album, on poszperał jeszcze w swoim archiwum domowym i jeszcze okazało się, że jakieś nowe fotografie się pojawiły. No i to jest interesujące. Reasumując, wykorzystaliśmy zbiory 10 archiwów, bibliotek, 10 instytucji. Między innymi wcześniej też nie dotarliśmy obaj do archiwum Ministerstwa Obrony w Wielkiej Brytanii, gdzie też były jeszcze dokumenty dotyczące Dobrzyńskiego i tutaj publikujemy też fragmenty, coś zupełnie nowego. No i też zbiory prywatne, no nasze po prostu, to co my mamy i nikt tego nie ma i jeszcze od kilku innych osób pojedyncze elementy. Bardzo, bardzo nam pomógł pan Krzysztof Malkiewicz, to nie wcześniej i teraz. Tutaj Dobrzyński w salonie przy ulicy Świętej Anny 3 w Krakowie, to było jego rodzinne, główne mieszkanie rodzinne, Chorowice i właśnie Świętej Anny 3 w Krakowie. Też w salonie, tutaj siostra Dobrzyńskiego Jadwiga, sam Dobrzyński z gazetką, mama Natalia Wiśniewska, czyli Natalia Dobrzyńska już wtedy, no i tutaj nieznany NN. No i tutaj wreszcie te Chorowice, które się mną przewijały. Fotografia z roku 28. To mawiano wtedy, dziś tak się mawia, dwór w Chorowicach, prawda? No to właściwie domek, byśmy dzisiaj powiedzieć domek. Siostra Dobrzyńskiego z pierwszym dzieckiem w wózku, Dobrzyński jeszcze w mundurze wojskowym podczas pełnienia służby. No i teraz szybki przeskok. Dobrzyński gospodaruje sobie,
gospodaruje. Do działalności politycznej przystąpił później, bo w 1931 roku wstąpił do Obozu Wielkiej Polski, organizacji narodowej, ruchu narodowego, ale sam podkreślał, że nie był w niej aktywny. I dopiero na serio zajął się polityką w roku 1934, kiedy przystąpił do Stronnictwa Narodowego. Tu mamy legitymację Dobosińskiego z roku 1936. I cóż ten Dobosiński w tym stronnictwie? No jest przyjęty do stronnictwa i od razu bardzo intensywnie działa. Działa przede wszystkim w powiecie krakowskim, czyli był zarząd grodzki dla miasta Krakowa i powiatowy zarząd dla okolic Krakowa, powiat, okolice Krakowa. Tam praktycznie ta organizacja nie istniała i on w ciągu półtora roku zbudował tę organizację w taki sposób, że ona zrzeszała od 2 do 2,5 tysiąca ludzi w ponad 70 kołach. Czyli bardzo to była intensywna działalność. Nie tylko jego, ale pomagała mu grupa studentów z Krakowa Narodowców. Intensywnie, a taki aplikant adwokacji Antoni Grębosz, jeden z takich ważniejszych działaczy w Krakowie. No i razem z tymi ludźmi jakoś zbudowali silną bardzo organizację, najsilniejszą w okręgu krakowskim w krótkim czasie. Na czym ta działalność jego polegała, jego i jego ludzi? No przede wszystkim zakładanie struktury organizacyjnej. Po drugie kolportaż prasy i partyjnej, i prasy narodowej, różnych referatów propagandowych, które przygotowywał, akcja ulotkowa, no i elementy, jakie były tej akcji. Krytyka sanacji, czyli rządzącego obozu, no i akcja również związana z problemem żydowskim, tak jak, jak to Stronnictwo Narodowe postrzegało. Czyli uznawało, że dominacja jest Żydów w handlu przede wszystkim, w gospodarce, należy tę sytuację zmienić, między innymi przez akcję bojkotu handlu żydowskiego i popieranie polskiego handlu. To były te treści, które realizowano. Jeśli chodzi, no tutaj szczególnie Skawina stała się tą areną, gdzie oni tą akcję intensywnie prowadzili, właśnie z namawiania do bojkotu handlu żydowskiego. Dobosiński też, pozyskując trochę środki ze Stronnictwa Narodowego, a trochę też własnych, próbował organizować coś takiego, że na przykład ludzie otrzymywali jakieś pieniądze, w kilku się zrzeszali, próbowali na przykład kupować jakiś materiały no, tekstylne, tak, i próbowali nimi handlować na rynku. To wszystko było trudne, ale próbowano jakąś taką działalność robić, czy jakiś sklep w Krakowie otworzyć. No, coś próbował w tej sprawie zrobić. Spotykał się w związku z tym z przeciwdziałaniem policji. No i w ogóle policja utrudniała samą działalność organizacyjną, co wykraczało również poza działania no, określone prawem. Tak zarzucano narodowcom, że działają niezgodnie z prawem, co w wielu wypadkach było nadużyciem ze strony policji, co zostało potwierdzone takim faktem, że jemu wytaczano sprawy przed sądami grodzkimi, grodzkim na przykład, czy tam sądem w powiecie krakowskim, toczyły się sprawy, on się odwoływał i te sprawy nigdy nie otrzymał ostatecznie wyroku skazującego, tylko uchylano te decyzje, to na przykład administracyjna decyzja, że było tak, ludzie się spotykają w zamkniętym pomieszczeniu, ale było otwarte okno, jest zebranie partyjne. Przychodzi policjant i urzędnik z powiatu i mówi, to jest zebranie publiczne, bo okno jest otwarte, prawda? A to było lato i na przykład było gorąco. No i na tej podstawie rozwiązywano zebranie. Albo że gdzieś się zebrali ludzie i on mówi, to jest zebranie publiczne, przychodzi urzędnik, to było poświęcenie sztandaru. Niezgłoszone, bezprawie, ludzi się zebrało, 300 ludzi na przykład na poświęceniu, nie wiem, w Skotnikach czy gdzieś i po prostu, i to powtarzały się tego typu akcje. W związku z tym jego frustracja narastała, bo on uważa, że to jest krzywdzące, to są represje policyjne. Było tak, że chodzi kolporter z Ruchu Narodowego i jest z pismem, z gazetą Orędownik Wielkopolski i on sprzedaje, normalna, legalna gazeta, ocenzurowana już w Poznaniu, gdzie wychodziła. I po prostu przychodzi policjant i mówi, zwijamy te po prostu rydze tych gazet i dziękujemy, tak? On się będzie odwoływał, to się odwołuje, tak? I tam mniej więcej tak to wyglądało. Szczególnie to dolegliwe było właśnie tak, że on próbował oddziaływać też na powiat myślenicki, głównie chodziło o Dobczyce i organizować też tą strukturę. No i tutaj się spotkał z przeciwdziałaniem też władz administracyjnych i policji dość zawziętym. No i to też wpłynęło jakoś tam potem na tą decyzję o tej akcji, o której tutaj będziemy chwilę mówić. Legitymacja Stronnictwa Narodowego. Tyle. I wreszcie jesteśmy, troszkę jest, mamy tutaj ze sobą do planu monogramu, troszkę opóźnienia, czyli myślenice. Inne elementy troszkę skrócimy. O tych myślenicach wreszcie. Może najpierw zaprezentuję, co my tu widzimy. Pierwszy, jest rozdział w albumie cały o myślenicach, materiał, jakieś wycinki prasowe, które są komunikatami z tej akcji pierwszymi. Później kilka komentarzy zamieszczamy. Co ważne, że są i komentarze i z gazety sanacyjnej, czyli z Gazety Polskiej, dwa komentarze z prasy żydowskiej, komentarz socjalistycznego robotnika i komentarz z gazety, z Warszawskiego Dziennika Narodowego. Tutaj mamy komentarz, pierwsza informacja, która się ukazała w WIKAC-u, w Ilustrowanym Kurierze Codziennym, ale to było tak, że też gazety nie publikowały co chciały. Był komunikat urzędowo zatwierdzony przez władzę, Urząd Wojewódzki, i taki komunikat pierwszy się ukazał. Ten komunikat zresztą informował
nieprawdziwie o tym, co się w Myślenicach stało, ponieważ tylko podkreślił elementy rabunkowe i tylko napad na starostę. Mogę pominąć na przykład wątek sklepów żydowskich. Więc to była po prostu nieprawdziwa informacja. Co ciekawe, gazety, które wysyłały własnych wysłanników i próbowały opisać, co tu się stało, to te numery gazet były konfiskowane. Tutaj mamy fotografię, pościg policyjny. Za oddziałem przewiekacji w dużym skrócie. Jest 22 dzień czerwca roku 1936. Doboszyński zarządził wcześniej, kilka dni wcześniej doprowadził do tego, że utworzono takie drużyny ochronne w organizacji, którą kierował, tłumacząc, że chodzi o to, żeby była straż porządkowa, która zapewni jakieś bezpieczeństwo, jeśli dojdzie do jakiegoś zgromadzenia publicznego, które będzie organizowało stronnictwo, żeby odpowiedzieć na ewentualny atak ze strony radykalnej lewicy. No i w oparciu o to zarządził alarm dla członków tych drużyn ochronnych, żeby oni się zebrali na godzinę 22 na takiej polanie Piekiełko w pobliżu jego majątku. Miejscowi mówią w Lesie Chorowskim, ale ja napisałem, piszę Lesie Chorowickim, bo często korektorzy mają później chcą poprawiać, no nieważne. Miejscowi mówią Lesie Chorowskim, polana Piekiełko, zbiórka. I ci ludzie się zbierają. Przyszło ich około 70, ponad, więc prawdopodobnie ponad 70 przyszło, ostatecznie trudno powiedzieć ilu. No i Doboszyński właściwie z tego, co wiemy, to sam mówił, że im powiedział, idziemy na Myślenicę, dzisiaj się rozpoczyna. Więc to było dziwne, prawda, jak dziwnie to brzmi. Niemniej ja dotarłem właśnie ponad 20 lat temu do 4 uczestników tej wyprawy myślenickiej. No i oni sami nie bardzo mieli odpowiedzieć na pytanie właściwie, o co chodziło. Zebrał nas, było takie polecenie, poszliśmy. No i potem nam powiedział krótko przed Myślenicami, o co chodzi. Natomiast tak w ogóle nie bardzo umieli powiedzieć, o co właściwie chodziło. Wyruszyli z tych Chorowic przez Głogoczów, doszli do Myślenic po godzinie 3 rano, 23 czerwca. On zarządził przecięcie drutów telefonicznych, które łączyły tutaj Myślenice z sąsiednimi miejscowościami. No i o 3.30 wkraczają do miasteczka. Jedna grupa się skierowała na posterunek policji. Tam był policjant. Jeden z tych napastników powiedział, że chce zameldować o kradzieży. Potem policjant pełnił dyżur, bo sobie spał, po prostu tyle, że był na posterunku. Uchylił drzwi, wpadła po prostu cała grupa ludzi, dostał po głowie, został pobity. Doboszyński zresztą wpadł, zorientował się, co się stało, no mówi tam, przepraszam pana, przepraszam, ale tam zakazał im bicia, co też to nie przeszkodziło któremuś tam znowu, że dostał znowu od któregoś po głowie. Po prostu mieli ci ludzie straszną złość, prawda? Nie akurat do tego policjanta, ale w ogóle do policji. Teraz co podkreślić wypada? Ci ludzie nie byli stąd w ogóle, byli wszyscy z powiatu krakowskiego. Oni na przykład później już z rynku szli do starosty, to się nawet pytali, gdzie mieszka starosta, Nie znali po prostu tego terenu. Czyli co jest ważne? Doboszyński nie był z tego terenu i ci ludzie, którzy z nim przyszli, nie byli stąd, Czyli Myślenice stały się areną wyczynu ludzi, którzy przyszli z powiatu krakowskiego. Czyli pierwszy element, ten posterunek, zabrali stamtąd karabiny, 14 karabinów, 4 rewolwery, inne jakieś elementy wyposażenia i wychodzą. W tym czasie jest druga grupa w rynku i w rynku dokonują demolki czterech sklepów. Sklepu Ozjasza Blumensztoka, najdotkliwiej z ubraniami. Tam dzisiaj pod numerem 3 jest kwiaciarnia, a obok jest bank. I to jest ten obiekt dzisiaj. Tam był ten sklep. Wyniesiono ubrania z tego sklepu i podpalono przy pomocy nafty. Jeszcze 3 inne sklepy w rynku zdemolowano. Później opuścili rynek już całą grupą. Po drodze jeszcze jeden sklep zdemolowali. Szmula Afterbuta, taki rzeźnicki sklep. I udali się do starosty. Tam po prostu był starosta z gospodynią, ale się zamknęli, jak słyszeli jakiś rwetet, zamknęli się w komórce. No i po prostu jakieś łomoty, w końcu siekierami wyłamali, tam zaglądają, siedzi facet jakiś z gospodynią, tak, z panią starszą, Kunegundą Turek, no i patrzą, no co jest, tak. No i wtedy oni pytają, gdzie starosta? No pani szybko przytomnie wyjaśniła, że to jest gość pana starosty, a starosta wyjechał tam do Jordanowa czy gdzieś tam. No i w ten sposób starosta się wycofał, że ja nie jestem starostą. Doboszyński powiedział, to proszę podziękować staroście, że przyszliśmy mu podziękować za gnębienie idei narodowej. Tak? Demolka była ostra u tego starosty, co za chwilę zobaczymy. To jest sklep Ozjasza Blumensztoka, też fotografia jest w albumie i drugiego sklepu też. Jeszcze. Tu jest demolka u starosty, czyli widać jednego z pokoju. Widać, że no naprawdę zdemolowano wnętrze. Posądzono też uczestników, że troszkę rozkradli ubranka temu staroście. Tak było.
tak było. To nie były tylko oskarżenia, jakieś tam lakierki mu zabrali, garnitur jakiś wyjściowy. To jest to. No to już później proces to za chwilę. Czyli zatrzymałem się na starostwie. Czyli opuszczają starostę. Jeszcze dwa sklepy po drodze. No nie zdemolowali, do jednego wpadli tam lekko, a drugi był sklep, miał jakieś pieczywo. Pan i lemoniadę, jak to opisywano przed wojną, i zabrali sobie trochę tej lemoniady, jakieś precle, jakieś pieczywko. No i wyszli przez most na Rabie w kierunku Drogimi, tak? I opuszczają Myślenicę. Po drodze jeszcze zabrali strażnika miejskiego Władysława Święcha, znaczy zabrali, no żeby łaził z nimi. To była jakaś taka osoba, która, jak się oni śmieli, drewniak, bo to miał jakiś, oni tak ci uczestnicy mówili, miał drewniany szable miał ze sobą, a zadanie miał takie, że chodził po mieście, pilnował, żeby pożaru nie było, nie zapuścił. Taki miejski strażnik. Jeszcze mu na do widzenia powiedzieli, nie martw się, jak dojdziemy do władzy, będziesz pod nami służył, tak. No i żeby ich nie sypać, Doboszyński podał mu rękę, cześć. Jeszcze Doboszyński rozkazał też podpalić, to znaczy usiłowano podpalić miejscową synagogę, no ale nie nastąpiło, czy nie doszło do pożaru wielkiego. Nazajutrz po całej akcji przyszedł przełożony tej bożnicy i zauważył wypaloną dziurę w przedsionku do tej synagogi, wypaloną dziurę w podłodze. Czyli to są efekty tej akcji, czyli sklepy żydowskie zdemolowane, ich jest 4 w rynku, 3 na ulicy Mikołaja Reja, czyli 7 sklepów zdemolowanych, 2 furmanki z towarami różnymi w rynku, też należące do Żydów, no i właśnie demolka u starosty, usiłowanie podpalenia synagogi. To jest przebieg tego, co się stało w Myślenicach. 4:30 wychodzą z miasta, czyli godzina, która w historii potem pozostanie. Dlaczego? Czyli w dużym skrócie. No i potem mamy starcie pierwsze w okolicach Poręby z policją. Ten oddział się rozpada. Później uchodzi Doboszyński z 9 ludźmi w okolicy Zubrzycy. Natrafiają na patrol Straży Granicznej, oni ich ostrzelali. Rozpada się to cała impreza zupełnie. Sam Doboszyński jest ujęty 30 czerwca w rejonie Zawoi Policznej. Jest gdzieś Policzne, Zawoja, więc w tym rejonie jest ujęty. Koniec akcji. Od razu może konkluzja. O co w ogóle chodziło? Doboszyński, pierwsze zeznanie to jest właśnie to, które publikujemy. I on mówi tak, zaatakowałem Myślenicę, ponieważ traktowałem miejscowe władze jako symbol reżimu, który jest w ogóle w Polsce. No i to miała być demonstracja polityczna. Ale zaznacza, chciałem przedłużyć tę akcję bardziej w czasie i w terenie. Podkreślał to. Powiedział, że owszem, zaatakowaliśmy te żydowskie sklepy i to było uboczne, obok tego celu głównego, przeciwko staroście i władzy. Zademonstrowaliśmy stanowisko stronnictwa w sprawie żydowskiej. I to są te dwa wątki. Dużo innych elementów krytyki stosunków wewnętrznych w państwie, które wpłynęły na jego decyzję. To jest to tłumaczenie ze śledztwa. Później jest kolejne tłumaczenie w okresie procesu. I tutaj się zmieniają akcenty. On tam zaznaczał w tych przesłuchaniach też, że go niepokoi aktywizacja elementów skrajnie lewicowych. Ale to był jeden z elementów. Natomiast na procesach, które się później toczyły w Krakowie, we Lwowie, on bardzo eksponował moment, jak to mówił, zagrożenia ze strony Żydokomuny. To znaczy, on uważa, że doszło, rzeczywiście, Komintern wezwał do współdziałania w ramach Frontu Ludowego i on uważa, że rzeczywiście w Polsce doszło do działania Frontu Ludowego i komuniści po prostu doprowadzili do tego, że w Polsce doszło na wiosnę 1936 roku do zaostrzenia sytuacji takiej, że on musiał, jakby władze nic nie robiły, a tu prawie jesteśmy na progu przewrotu komunistycznego. On musiał zaalarmować. On mówi, w Hiszpanii palono kościoły, a tu się o tym mówiło, że tu komuna już po prostu prawie zagraża władzą i władze nic nie robią. Tak to było przedstawione. Uważał, że władze w Krakowie, wiele to są po prostu Żydzi, wpływowi Żydzi. Bardzo silnie, jednym słowem, bardzo silnie ta komponenta propagandowa doszła do głosu w tych tłumaczeniach właśnie kładąca nacisk na zagrożenie ze strony komunizmu inspirujących go Żydów. I drugi element eksponowany, represje wobec stronnictwa narodowego. Czyli to, co jest widać, że przesunięcie akcentu, co jest naturalne, bo przecież nie po to poszedł do sądu, żeby uzyskać wyższy wyrok, tylko niższy, aby była ława przysięgłych, więc odwoływał się do takich uzasadnień, które by tych ludzi przekonały, że działał w stanie wyższej konieczności. Przecież on się przyznał, jeśli mu zarzucano zarzut, czy zabrał broń z posterunku z ludźmi swoimi, czy wydał rozkaz i tak dalej. On się do wszystkiego przyznał. Tak, 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 zrobiłem tak. Więc sąd nie mógł powiedzieć, że czegoś nie zrobił. I teraz jest fenomen, on się do wszystkiego przyznał, ale widać, że to uzasadnienie było na tyle skuteczne dla ławy przysięgłych, że on zostaje uniewinniony od wszystkich zarzutów. Pada pytanie, czy jest winien zabrania broni z posterunku? Nie jest winien, tak? Zaprzeczono faktom, które miały miejsce. Czyli ta jego wykładnia była
była skuteczna. Tu jeszcze trzeba coś dodać do tego wszystkiego, że sytuacja w 1936 roku na wiosnę to nie była sytuacja, w której jest spokój społeczny w Polsce. W marcu dochodzi do wielkich zamieszek w Krakowie. Pada kilkunastu zabitych, głównie akcja animowana przez socjalistów. Okres rok 1936 wiosna to jest okres największego nasilenia strajków w Polsce. W ogóle w samym 1936 roku w Polsce strajkuje najwięcej ludzi w okresie międzywojennym. Najwięcej. W kwietniu dochodzi do zajść we Lwowie. Znowu padają zabici na ulicach. Dalej, dochodzi do zajść na wsi, w majątkach różnych, strajki rolne w majątkach. Ogółem na wiosnę 1936 roku padło ponad 40 zabitych przez policję w różnych zajściach różnego typu, strajkach, wystąpieniach masowych. Dochodzi też do nasilenia się konfliktu polsko-żydowskiego. Dochodzi do różnych zajść, na które jakiś pretekst kryminalny i nagle się jakieś kanalizuje agresja na Żyda. Dochodzi do zajść w Przytyku, w Mińsku Mazowieckim. W Mińsku Mazowieckim na przykład Żyd zastrzelił wachmistrza 4. Pułku Ułanów. No i to poszła fama po mieście i to spowodowało agresję w ogóle na Żydów w Mińsku, dwudniowe zajście, tak? To jest ten czas. Strajkują uczelnie. Dochodzi do zajść ulicznych, nawet w Warszawie, rok 36, marzec. Każdy słyszał marzec 68, a kto słyszał marzec 36 na uczelniach warszawskich. Wszystkie uczelnie strajkują. Trzydniowe starcia wokół Politechniki z policją, ścielą się gazy i tak dalej. Ale o tym nawet nie, Państwo nie znajdą w syntezie dziejów Polski takich informacji na przykład o zajściach tych studenckich. No bo o tak zwanej burzliwej wiośnie owszem. Czyli konkluzja. Musimy pamiętać, w jakim kontekście się stały myślenice. W jakim kontekście? W kontekście wielkich napięć społecznych. Aha, spadł to różnicy. Ale już wiemy o co chodzi, więc nie sobie na razie spadł. A wiemy, że nie spadnie drugi raz. Czyli pamiętajmy o tym kontekście przede wszystkim. Strasznie nam się to wydłuża, ta narracja, więc jakoś może ku syntezom. Czyli konkluzja jest taka, że Dobosziński za te myślenice cztery procesy i ostatecznie został skazany na 3,5 roku więzienia w sądzie apelacyjnym w Lwowie. Ważne jest to, że wtedy w Galicji były sądy przysięgły. Za pierwszym razem w Krakowie został uniewinniony, przeniesiono proces do Lwowa, tam otrzymał wyrok 2 lata i to tylko za zarzut zabrania broni, ale to jeszcze ława przysięgłych wniosła zastrzeżenie, także potem stwierdzono, że to w ogóle ten wyrok tutaj nawet w ogóle nie powinien zapaść. Więc sprawa była ciekawa. I w ogóle doszło do tego, że zniesiono sądy przysięgły, tak? Więc niektórzy mówią, że to był lex Dobosziński. Po prostu dla potrzeb tej sprawy no, ustawa po prostu spowodowała, że sądy przysięgłych zniesiono w Galicji, ujednolicono ostatecznie sądownictwo. Nie mamy dowodów bezpośrednich, że tak się stało, natomiast przesłanki istnieją, że rzeczywiście ta sprawa wpłynęła na ostatecznie na decyzję władz zamknięcia tej sprawy. W dużym skrócie, Dobosziński wychodzi z więzienia wiosną 1936 na urlop zdrowotny i staje się osobą bardzo popularną w stronnictwie. Nie objął jakichś kierowniczych stanowisk, poza wejściem do takiego ciała dość licznego, które nie miało specjalnej mocy decyzyjnej Komitetu Głównego, ale jest osobą niezwykle popularną. Jeździ po kraju. Tutaj mamy jeszcze fotografia z procesu w Lwowie z adwokatem Macielińskim. Skan z pierwszej strony właśnie orędownika. Na pierwszej stronie orzeczenie sądu przysięgłych w Krakowie. No i tutaj rok 1939, między innymi wizyta Dobosińskiego w Tarnowskich Górach i zamieszczamy też obszerny wycinek z warszawskiego Dziennika Narodowego, który relacjonuje, jak on tam przyjął defiladę 1500 narodowców, przemawiał do nich w Parku Miejskim, też do 5000 ludzi. No i to jest właśnie ta wizyta w Tarnowskich Górach, obok narodowcy, tam ktoś ze Związku Halepczyków, a tutaj właśnie stoi sobie na rynku w Tarnowskich Górach i przyjmuje tą defiladę narodowców, jak to wiemy z gazety, fotografii.